tym miejscu, gdzie się znajdujemy obecnie, od zawsze było boisko. 25 lat temu ówczesny sołtys, pan Józef Kłaptocz, przyszedł ze straszną wiadomością, że ten teren, na którym do tej pory młodzi ludzie spotykali się, kopało się w piłkę, jako że tu od zawsze były bramki drewniane, być może zostanie sprzedane. W związku z czym skończy się niedzielne granie w piłkę. Zawiązaliśmy z dnia na dzień stowarzyszenie sportowe. Zarejestrowaliśmy się w powiatowym związku LZS-u. No i to był początek. To był 1987 rok, okolice kwietnia. Klub jest stworzony dla dzieciaków, mam grupę żaków, grupę trampkarzy, grupę juniorów oraz dla osób starszych, którzy są związani z klubem od, praktycznie co niektórzy od 25 lat uczestniczą w tych zajęciach. Jest to spędzenie czasu w formie sportowej, w soboty, w niedzielę i w tygodniu. Wypełnienie czasu tym młodym osobom, które chcą grać w tą piłkę, żeby nie spędzały go w sposób bierny przed telewizorem. Wracając może do grupy żaków, tworzymy ją od kilku lat. Mamy grupę zwartą chłopaków młodych. Są to chłopaki w wieku 7 lat do 10, którzy chcą grać. Widać w nich zaangażowanie i tą pasję. Klub funkcjonuje w głównej mierze dzięki dotacji na sport dzieci i młodzieży, którą finansujemy z Urzędu Gminy. Urząd Gminy wspiera nas już tak od kilkudziesięciu lat. Jeśli chodzi o finansowanie dużych seniorów, jest to de facto tylko finansowanie ze środków własnych, naszych prywatnych, naszych składek członkowskich, chłopaków. No i samych zawodników. I samych zawodników, także drużyna seniorów jest to drużyna, która gra dla przyjemności. Ja jeszcze może nawiążę do poprzedniego budynku. To praktycznie był garaż z blachy. Nawet w dniu dzisiejszym wielu ludzi robi sobie jaja z naszego dawnego obiektu, ale to było, wtedy to było wszystko, na co mogliśmy sobie pozwolić. Mamy nadzieję, że obiekt, który mamy w tej chwili, to jest sprawa przejściowa. I powiedzmy na przykład za 5 lat, jak będziemy obchodzili kolejny jubileusz, no to będziemy się mogli pochwalić nowym obiektem. Nasze koło zostało założone w 1946 roku przez ówczesnego kierownika szkoły. Tutaj w tym budynku mieliśmy świetlicę. Tu nam udostępniono świetlicę, z tym, że ja tu wstąpiłam do koła, ale jeszcze nie byłam wtedy przewodniczącą, ale i chór miał tutaj właśnie, bo przy kole gospodyń działał chór. Halka ówczesna została założona i były to, śpiewały członkinie koła gospodyń. To koło tak po prostu zaprosperowało i skupiało bardzo dużo osób. To było ponad 100 osób było w kole gospodyń. Mamy same starsze panie, mamy teraz kilka młodych. Żeśmy zyskały już dzięki projektowi szkolenia kulinarnego. No to tam 5 czy 6 osób się nam wpisało od młodych do koła i to bardzo się cieszę z tego powodu. W 1976 roku z inicjatywy grupy emerytów w Mazańcowicach zebrał się 40-osobowy zespół, który postanowił utworzyć koło na terenie naszej wsi. W niedługim czasie ilość członków tego koła wzrosła do około setki, a właściwie w najbardziej takim rozwiniętym okresie nawet dochodziło do 200 osób. Cel jest główny taki, żeby ten czas, gdzie naraz po zakończeniu pracy człowiek po prostu zastanawia się, co z tym wolnym czasem robić, po prostu pomóc mu go zagospodarować.
To są stroje, które tutaj są regionalne, cieszyńskie stroje. I w tych strojach właśnie występujemy, czy tu na naszych dożynkach, czy gminnych imprezach. Zwiedziliśmy Pragę, Bratysławę, Wiedeń, Ołomuniec, Brno. Jeżeli chodzi o Polskę, no to cała Polska południowa. W tym roku zamierzamy wyjechać do Drezna. Do naszego koła należą nie tylko mazańcowianie, bo mamy i mieszkańców Bielska, mamy mieszkańców Czechowic, Komorowic, Międzyrzecza. To znaczy, że w tych mazańcowicach to koło no, chyba przygotowuje jakiś ten program na tyle ciekawy, że chcą z nami jeździć. Nalewki tradycyjne to mamy nalewkę z piołunówkę, z piołunu. Bardzo zdrowa przede wszystkim, jako lecznicza nalewka. Zdobyliśmy tę nagrodę jako nasze koło. Na naszym kulinarnym dziedzictwie było to w Kozach na szczeblu powiatowym pierwsze miejsce. No i za pół roku przyjechał do mnie pan, chciał, żebym zrobiła mu tą nalewkę, że próbował, że choruje na żołądek i żeby po prostu nie wiem. Mówię, niech pan przyniesie spirytus, w ogródku mam piołun, zrobię panu, to nie ma nic, żadnego problemu. No i zrobiłam mu tą nalewkę. Przyjechał mi podziękować, że pomogło mu to. Jest to rzeczywiście bardzo dobra rzecz. Ja mówię, no dziś cieszę się bardzo, że mogłam panu pomóc w jakiś sposób. Właściwie od 70 roku życia i powyżej po prostu staramy się odwiedzać każdego. Przy okazji odwiedzającym wręczają jubilatom, chorym jakieś drobne upominki, w sensie paczek żywnościowych, kwiaty, życzenia. I w ten sposób czują się oni z nami również jakoś emocjonalnie dalej związani. To koło stwarza tam możliwości, żeby trochę ciekawiej żyć. A przecież o to nam w życiu chodzi. Czasami oderwanie się od seriali, od telewizorów. Myślę, że nasze koło te warunki ku temu stwarza i myślę, że się będzie dalej rozwijać i będzie dalej funkcjonować. Historia klubu sięga 1946 roku. Wtedy założyli w Mazańcowicach, został założony zespół Halka, z którego później w pewnym okresie narodził się Hejnał, który trwa do dziś. Repertuar jest od pieśni renesansowych aż po zupełnie współczesne rzeczy. Śpiewamy utwory Abby, śpiewamy Jacksona. No praktycznie z każdej epoki mam w repertuarze jakieś utwory, ale jest to też podyktowane tym, że jeździmy na te konkursy. I konkursy wymagają pokazania się w różnym repertuarze, nie w jednym gatunku, że jedziemy i śpiewamy tam tylko polifonię na przykład. No to się nie da tak. Raz do roku staramy się wyjechać na warsztaty chóralne, które to jest zawsze kilka dni czy cztery dni. Tego skomasowanego śpiewania po 6-7 godzin dziennie, gdzie wtedy robimy jakiś nowy repertuar, jakieś trudniejsze rzeczy. Starając się zachęcić młodych, no to podszedłem do tego, że skoro macie dzieci, dlaczego nie przyprowadzić tych dzieci do śpiewania, żeby tutaj zaczęły śpiewać. I od tego się zaczęło, zaczęły przychodzić młode osoby. No później zaczęły się oczywiście znajomości, bo przyszli młodzi chłopcy, przyszły młode dziewczyny. No i parę takich małżeństw nam się tutaj zawiązało. Przez tą muzykę, przez ten śpiew, no zwiedziliśmy już trochę Europy. Teraz jedziemy początkiem lipca do Grecji. Także staramy się krzewić kulturę, rozpowszechniać kulturę polską poza granicami również. Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Mazańcowicach została otwarta w październiku 2011 roku, czyli w sumie jeszcze nie minął rok. Mamy zajęcia, począwszy od zajęć fitness, zumby,
Mamy zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od przedszkolnego aż po rysunek, malarstwo, grafikę dla osób dorosłych. Mamy zajęcia z modelarstwa, gdzie tutaj jest taką troszeczkę dumą tego ośrodka kultury, ponieważ instruktorem jest pan Tadeusz Duda, mistrz świata, mistrz Polski. Bardzo dane nazwisko w świecie modelarskim i bardzo się z tego cieszę, że zgodził się prowadzić zajęcia tutaj w Mazańcowicach. I już odnoszą pierwsze sukcesy. Działają od paru miesięcy. Ich modele już zdobywają nagrody w Polsce. Mamy Klub Młodych Odkrywców. O, to jest duma tego ośrodka. To jest grupa dzieci, którzy przychodzą i w sposób łatwy i przyjemny uczą się fizyka, chemia, matematyka, no wszystko co się da. I tutaj mamy naprawdę obłożenie dosyć spore, bo około 70 dzieci uczęszcza na te zajęcia. W 1971 roku został fundowany pierwszy sztandar dla jednostki Mazańcowic przez społeczeństwo. Był to sztandar w ramach uznania za działalność, która straż prowadzi na rzecz całej społeczności. Nasza jednostka liczy 126 członków, w tym mamy i honorowych, zasłużonych członków, którzy już w naszej jednostce służą ponad 50 lat. Mamy młodzież, która się szkoli, mamy kobiety, które również mają wyszkolenie. Jedną z takich tragiczniejszych chwil, które były w naszej jednostce, był to pożar rafinerii w Czechowicach, gdzie z naszej jednostki wyjechała również kobieta, była nią druhna Halina Dzida, która poległa na placu boju w czasie rozstrzelenia się zbiornika, zginęła. Tablica upamiętniająca jej śmierć tragiczną znajduje się u nas na budynku. Corocznie 1 czerwca spotykamy się z dziećmi z przedszkola naszego, które znajduje się nieopodal remizy. My jako strażacy wyciągamy samochodów, rozkładamy im to na placu, tłumaczymy im, są to dla nich nowe rzeczy. Założyć hełm, założyć mundur i jeszcze polać wodą. Są bardzo chętni, co roku przychodzą. Jest to nasz taki pierwszy jakby krok zrobienia, żeby ich zainteresować pożarnictwem, mimo tej tendencji komputerów i różnych innych zajęć. Jednak jest zainteresowanie tym pożarnictwem i to nasze pokolenie w miarę się odmładza, bo wiadomo, że czas płynie szybko, młodzi zajmą nasze miejsce. Znajdziecie się panowie w klubie strzeleckim Jaruz 2, w Katowicach Jaruz 1, Ligi Obrony Kraju, Policjatów, Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Uprawiamy strzelectwo sportowe, łowiectwo, jedynie na płaszczyźnie sportu i to dla dorosłych i dla młodzieży. W 2003 roku przede mną koledzy natknęli się na puste pomieszczenie, które miało być zasypane w podziemiach gimnazjum Mazańcowice. Przy dobrej woli dyrekcji wywieźliśmy stąd około 40 wywrotek gruzu, które było częściowo zasypane i społecznie, odpracowując masę godzin, doprowadziliśmy do stanu no takie, jak
jak jest widać na filmie. Szkolimy tutaj młodzież wywodzącą się z tej miejscowości Mazańcowice, więc młodzież jest z gimnazjum, no również ze szkoły podstawowej. Jak widać, po naszych ścianach mamy dyplomy, puchary, które zdobyli nasi zawodnicy, i to tak z sekcji młodzieżowej, jak i dorosłych. No, robimy również takie spotkania integracyjne, polegające na zabawie w terenie, z jakimś tam poczęstunkiem, w tym czasie jakieś zawody, nie tylko strzeleckie, i dla dzieci, i dla rodzin. Także traktujemy to trochę jako zabawę, pomijając to, że są członkowie, pasjonaci tacy, którzy jeżdżą na zawody i strzelają. Witam, nazywam się Wojciech Zawada, jestem prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Mazańcowic, organizacji najmłodszej działającej w naszym sołectwie, bo dopiero od marca 2012 roku, zrzeszającej zarówno osoby działające w innych organizacjach naszego sołectwa, ale w organizacji naszej działają również osoby nowe, które poczuły chęć podjęcia działań mających na celu rozwój naszej miejscowości. Film nakręcony jest dzięki finansowaniu przez Stowarzyszenie Ziemia Bielska w ramach projektu uzyskanego przez Ludowy Klub Sportowy w Mazańcowicach z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia klubu.